Grywa się? Cześć! Joachim Zaniemuk, dzisiaj rzecznik poprowadzenia. Kapitan Torba. Dziś recenzujemy komiks Człowiek z... Kapitan Torba? Tak, to ja, Kapitan Torba. Chyba ktoś mnie zywał. Hej, pamiętacie te czasy, kiedy Wolverine był świetnie napisaną postacią i można było sięgnąć po pierwszy lepszy komiks na okładce, bo wszystkie były warte przeczytania? Ja też nie, dlatego długo się wahałem przed wyborem tego tomu do nowego odcinka Szafy. Nazywam się Joachim Tumanowicz, oglądacie Szafę z komiksami. Okładka Wroga Publicznego przyciąga wzrok nie tylko krwawym rozbryzgiem, ale też nazwiskami twórców. Mark Millar to przecież człowiek, który napisał Kick-Ass, komiks tak abstrakcyjny, brutalny, że Jim Carrey najpierw zagrał w ekranizacji, a potem odmówił udziału w jej promocji. Co odniosło skutek odwrotny do zamierzonego, więc być może była to tylko marketingowa szopka. John Romita Jr. od ponad 30 lat związany z Marvelem, współtworzył ponad 100 zeszytów z przygodami Spidermana. Dziś jego styl jest nie do pomylenia z żadnym innym. Wolverine jest perfekcyjną maszyną do zabijania. Gdyby był figurą szachową, to pewnie byłby królową, która atakuje 10 razy za naturę i wraca na szachownicę za każdym razem, kiedy zostanie z niej usunięta. Strata takiej figury oznaczałaby dla gracza spore kłopoty, a jeżeli okaże się, że przeciwnik, korzystając z twojej nieuwagi, przemalował królową na swój kolor? Uciekaj i nie oglądaj się za siebie. Tak mniej więcej zaczyna się Wróg Publiczny. Po drugiej stronie szachownicy zasiada Gorgon, który ma do swojej dyspozycji połączone siły Hydry i Hand. Pozostając przy szachowej analogii, ma więc do dyspozycji 1000 pionów, które nie mają najmniejszych szans w starciu z Daredevilem, Kapitanem Ameryką czy Elektrą. Gdyby tak mieć jakąś potężniejszą figurę, Gorgonowi podstępem udaje się zabić Wolverina, aby potem wskrzesić go z wybranym mózgiem. Rosomak, wspierany przez technologię Hydry i zastępy Ninja's Hand, rozpoczyna polowanie na kolejnych superbohaterów, aby zasilić szeregi armii bezwolnych marionetek Gorgona. I fabularnie to już wszystko, co znajdziecie w tomie pierwszym. Gość, który stworzył Kick-Ass, pisze teraz serię o Wolverinie, więc nie spodziewajmy się czegoś ambitnego. Jest krwawo, jest szybko, jest wybuchowo. I nie należy się zbyt mocno zastanawiać nad planem Gorgona, bo inaczej zaczniemy dostrzegać tu i ówdzie, że w fabule są luki, w głowach niektórych bohaterów czarna pustka niezbędna do tego, żeby akcja parła nieprzerwanie naprzód. Mimo, że trup ściele się gęsto, Mark Millar nie miał albo odwagi, albo pozwolenia od wydawcy na zabicie kogokolwiek, z jakim można by zatęsknić. Graficznie ten komiks to kawał solidnej roboty. Nie ma się nad czym zachwytać, bo to po prostu standardowy Romita Junior, w dodatku wpisany w nudne prostokątne kadry, ale jest tu kilka stron, z których można zrobić niesamowicie dobre plakaty. Pamiętajmy, że nawet przeciętne rysunki Romita Juniora prezentują poziom nieosiągalny dla wielu rysowników, choćby nie wiem, jak się starali. Tytułem podsumowania: lekka, mało angażująca lektura. Dużo akcji, ładne rysunki, no i jest wydane po polsku. Jeżeli tego szukasz, nie pożałujesz zakupu. Nie jest to komiks, który mogę z czystym sumieniem polecić, ale fani krwawej sieczki będą zadowoleni. Mucha Comics oferuje oba tomy tej historii za nieco ponad 120 zł, co przy tej objętości i jakości wydania wydaje się dobrą ceną. Jeżeli chcemy mieć koniecznie wydanie amerykańskie i nie boimy się kupowania używanych egzemplarzy, koszty i tak będą podobne. To wszystko w tym odcinku Szafy z komiksami. Pamiętajcie o szczecińskiej giełdzie komiksowej, to już za 2 tygodnie. Linki i informacje jak zwykle w opisie pod filmem. Widzimy się już w następny piątek, tym razem ponownie rzucimy okiem na coś z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Ty, ja mogę za Cartmana robić. Mógłby się bić, nie? Tylko tak czapkę. A wiesz, że... Masz taśmę? Wiesz, że była jedna okładka Spidermana, gdzie on ten miał torbę papierową na głowie? Tylko nie mam jej, no. Ale jakąś taśmę by się skołowało, to by się to skleiło. Skołowałoby się, owszem. Chcesz papierową, czy... Lepiej przezroczystą. Przezroczystą. Tak widać.